16. edycja Memoriału imienia Walentego Kazubka w Piasecznie, które rozgrywany jest w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jak zawsze, tradycyjnie zresztą uznawane jako nieoficjalne mistrzostwa powiatu piaseczyńskiego. Między innymi jest tutaj drużyna walki kosów, rozmawiamy z jej szkoleniowcem. Rafałem Wiśniewskim. Trwa obecnie faza grupowa, pańscy podopieczni, no jak widać, jak zawsze zresztą, my próbujemy walczyć na tej betonowej hali, powiedzmy. Dokładnie. Trzy mecze, trzy remisy, w każdym meczu 100% zaangażowania. Wydaje mi się, że chłopaki dają z siebie 100% i wydaje mi się, że powinniśmy przynajmniej ten ostatni mecz wygrać, bo 30 sekund do końca tracimy bramkę po małej nieuwadze w obronie, ale generalnie jestem bardzo zadowolony, bo jest zaangażowanie, jest walka, jest determinacja. Po to przyjechaliśmy tutaj, żeby się pokazać, a przy okazji kolejną jednostkę treningową odbyć w 100%, żeby nie było tutaj jakiegoś lekceważenia i podejścia takiego na 50%, tylko jedziemy na 100% i jeszcze mamy dwa mecze do końca, także w grupie mam nadzieję, że wygramy przynajmniej jeden i wyjdziemy z grupy w tej czwórce, która awansuje do półfinałów. Pańska drużyna jest znana z tego właśnie, że za tą walkę właśnie, którą ma w nazwie, pokazuje to nie tylko na Kazubku, ale także ogólnie na trawiastym boisku. Dokładnie. Z tego słyniemy i z tego jesteśmy znani, że zawsze wychodząc na boisko zostawiamy serce, jest zawsze zaangażowanie, walka do końca. Czy wygrywamy, czy przegrywamy, ale zawsze to preferujemy, taki styl, że nigdy nie odpuszczamy i z tego słyniemy i mam nadzieję, że to się przełoży na dobre wyniki już w najbliższym, w tym sezonie, który jest obecnie. Pierwszą rundę mieliśmy dobrą, teraz okres przygotowawczy, zima i mam nadzieję, że od marca wyjdziemy na boisko trawiaste i tam pokażemy swoją siłę i swoją walkę. Pokazanie swojej siły, pokazanie swojej walki. Tutaj mamy tak naprawdę nie całą jedenastkę, bo zresztą wiadomo, jak to regulamin zawodów pokazuje, zresztą zawody też i halowe. Czy szykowane są, raczej szykowane, czy jakieś wzmocnienia można się spodziewać teraz w tym okręgu transferowym? Tak, są planowane dwa wzmocnienia. Na tą chwilę jeden z chłopaków już gra z nami. Jest to Janek. I jeszcze ma dojść Sobol, który grał też w wyższych ligach. Mam nadzieję, że to będzie wzmocnienie. Zaczął z nami trenować i stawiamy na tych ludzi, których mieliśmy w zeszłym sezonie, bo uważam, że mamy naprawdę silną pakę młodych chłopaków, którzy chcą w końcu pokazać się tutaj w powiecie i że walka kosów też potrafi grać w piłkę i awansujemy do ligi wyżej. Mimo że trzy lata temu spadliśmy i nie zasługujemy na B-klasę. Moim zdaniem powinniśmy grać wyżej z tym potencjałem, co mamy, a mamy naprawdę fajny zespół, młody, fajny zespół, ambitny, który potrafi grać piłkę i pokażemy to na boisku w drugiej rundzie. W mojej opinii tak naprawdę, zresztą wszystkich naszych czytelników, tak naprawdę nie powinna żadna nasza drużyna w ogóle występować na tym najniższym 8 lidze, tak naprawdę. No ja też tak uważam, patrząc na mój zespół, nie zasługujemy na to, ale sami do tego doprowadziliśmy parę lat temu, że spadliśmy z ligi, było mniejsze zaangażowanie, mniej było środków do tego, żeby to utrzymać, mniej ludzi do grania. Teraz naprawdę mam szeroką kadrę 20 chłopaków, którzy są na takim samym poziomie i mam z czego wybierać. Kiedyś to tak nie było. Miałem 11, 12, a czasami jechaliśmy na zawody, na mecze w jeszcze mniejszym składzie. Po prostu grali ludzie, którzy nie powinni grać albo teraz mam z czego wybierać i dlatego są wyniki, widać to po tabeli, gdzie zajmujemy drugie miejsce. Przegraliśmy tylko dwa mecze i to też na własne życzenie. Uważam, że mówię, nie jest to nasze miejsce, nie jest to dla nas nasze miejsce teraz, gdzie jesteśmy i zmieni to się za pół roku. Rozmawiałem parę lat temu, nie pamiętam, czy to właśnie z panem, czy z pana poprzednikiem, jeszcze właśnie to piętro wyżej. I faktycznie było wtedy narzekania, no, w szczególności tam bodajże na postawę defensywy, gdzie przez jakiś czas drużyna praktycznie miała, nie grała tą samą czwórką w obronie.
Dokładnie. Był taki czas, gdzie w każdym meczu grał inny skład, inna formacja. Teraz to się ustabilizowało. Mamy grupę ludzi, którzy taki człon zespołu, który zawsze jest do dyspozycji i on na nich stawiam. Ale ci, co siedzą na ławce, nie są wcale słabsi. Jest walka o miejsce i w końcu jest możliwość wyboru. Nie tak jak było to kiedyś, że grali ci, co musieli. Teraz po prostu mam możliwości większe i to się przekłada się na wynik. No i tak to wygląda na tą chwilę. W tym momencie, a czy nie w tym momencie, tylko ten sezon mamy takie premierowe odnośnie zmiany przepisów, tak, gdzie nie wymaga się już obecności w drużynie młodzieżowca. Ja generalnie chciałbym stawiać na młodzież. Mam w zespole młodych chłopaków i jak tylko będę miał możliwości, oni będą zasługiwali, na pewno będą u mnie grali. Nie jestem trenerem, który nie stawia na młodzież. Zawsze chciałem, żeby młodzież grała, tylko młodzież na to musi zasłużyć, żeby grać w pierwszym składzie. Żeby zasłużyć między innymi na to, aby wystąpić na tym turnieju, na którym jesteśmy obecni, czyli na 16. edycji memoriału imienia Walentego Kazubka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.